Cześć kochani, co u Was? Mam nadzieję, że dobrze się dzisiaj czujecie z samego rana. Cóż, nam zostaje jak tylko otworzyć ponownie Boże Słowo, tak jak co dzień. Bez względu na pogodę, bez względu na to, jak się czujemy, możemy zaczerpnąć ze studni mądrości i to właśnie teraz zrobimy. Dzisiaj Ewangelia Jana, 5 rozdział, przeczytamy sobie 24 werset. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Za każdym razem, kiedy Jezus chciał powiedzieć o czymś bardzo ważnym, czymś takim kluczowym, takim, które chciał jakby wyróżnić, słowo, które ma zasadnicze znaczenie, to wtedy używał tego sformułowania zaprawdę, zaprawdę. Czyli uwaga, uwaga, słuchajcie mnie, bo teraz coś będzie mega ważnego. Oczywiście wszystko, co mówił Jezus, było ważne, ale były niektóre rzeczy takie bardzo zasadnicze, bardzo kluczowe, fundamentalne nauki Jezusa i tutaj właśnie taką rzecz mamy. Dlatego, że ta rzecz dotyczy zbawienia. W jaki sposób dokonuje się zbawienie? I chociaż różne kościoły mają różne koncepcje na ten temat, to biblijna koncepcja jest jedna. Zbawienie jest darmo, z łaski, przez wiarę w Tego, który za nas umarł, w Jezusa Chrystusa. Niektórzy próbują dodawać do tego, że z wiary i jeszcze z czegoś, z wiary i z wypełniania jeszcze jakichś przykazań, albo z wiary i z pewnych sakramentów, albo obrzędów, które muszą być dokonane, z wiary i z chodzenia do kościoła, albo wykonywania jakichś tam czynności. Nie. Człowiek jest zbawiony ze słuchania z wiarą, czyli takiego słuchania Boga, które oznacza posłuszeństwo. Słuchanie, które oznacza posłuszeństwo. Nie chodzi tylko o taki akt, że ja słyszę swoimi uszami fizycznymi czy też duchowymi, bo tak naprawdę wszyscy mogą usłyszeć Boże Słowo, ale chodzi o posłuszeństwo, czyli coś, co się dzieje po usłyszeniu tego, co jest Bożą wolą. Czyli ten, który słucha i wierzy temu, który mnie posłał, wierzy Bogu Ojcu, który wypowiada pewne słowa i który posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa. Kiedy Jemu wierzymy na tyle, że Mu ufamy i zaczynamy żyć według tej wiary, bo tak naprawdę dopiero kiedy żyjemy według pewnych zasad, oznacza, że my naprawdę w to uwierzyliśmy. Bo wiele osób mówi, ja wierzę w Boga, tak, Bóg jest dla mnie najważniejszy, ale kiedy popatrzysz na Jego życie, to wcale tego nie widać. Wcale nie widać, żeby ten człowiek zaufał Bogu. Cały czas ufa sam sobie. Tak więc my jako ludzie mamy takie tendencje, żeby jedne rzeczy mówić, a inne rzeczy robić, żeby oszukiwać swoje serce, żeby łudzić się, że pewne rzeczy są dla nas ważne, ale to dopiero po naszych czynach widać, jak jest naprawdę. Tak więc wiara, która wyraża się przez uczynki, która wyraża się przez właściwe wybory, które podejmujemy. Tak, taka wiara jest zbawiająca. I taki człowiek ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Czyli stajemy się nieśmiertelni przez to, że zaczynamy wierzyć Bogu. Zaczynamy wierzyć w słowa Jezusa. Zaczynamy żyć według tych słów. Do tego nic się nie da dołożyć. To nie jest tak, że musisz wierzyć Bogu, być Mu posłusznym i jeszcze coś zrobić, ponieważ inni ludzie tak mówią. I czasami w pewnych kościołach, w pewnych denominacjach podkreśla się pewne rzeczy, że one są takie ważne, że jeżeli wierzysz w Boga, to na pewno to będziesz robił. Albo w ten sposób się będziesz zachowywał. I jest bardzo dużo niestety manipulacji. Jest bardzo dużo takiego ciśnięcia. Chrześcijanie, którzy wierzą w dany sposób, tak cisną innych, że tamci powinni wierzyć w pewne rzeczy i w ten sposób tą wiarę prezentować, w ten sposób ją wyżywać, jak ja, jak my. To dopiero wtedy oznacza, że ta osoba rzeczywiście uwierzyła. Jeżeli ona tak nie robi, to znaczy, że nie wierzy. No i tu się zaczyna osądzanie, jakieś kłótnie, wiecie, wojny religijne i tak dalej. Ale tak naprawdę owoc ducha jest opisany w Piśmie Świętym, więc widzimy po tych owocach ducha, jeżeli nie wiecie jakie to są owoce, przeczytajcie 5 rozdział listu do Galacjan. I tam czytamy o tym, co jest wynikiem, jakby jak rozpoznać osobę, która prawdziwie wierzy.
ona wydaje pewne owoce. Taka osoba może jeszcze to logicznie nie wszystko rozumieć i nie wszystko jakby wyżywać w swoim życiu, ale to jest tylko kwestia czasu. Ale te owoce ducha będą się pojawiały i będzie je widać. Będzie widać, że ta osoba jest połączona z Bogiem, że ona przyjęła słowa Jezusa, uwierzyła Bogu, wpuściła Ducha Świętego do swojego wnętrza i On już wykonuje swoją pracę tak, że te owoce widać. A jeśli chodzi o nauki, o teologię, o doktryny, to jest, prawdę mówiąc, taka bardziej zawiła kwestia, widzę. Czasami dłużej nam zajmuje pojęcie pewnych koncepcji, uwolnienie się od pewnych doktryn, które były nam może wpajane od małego, do których żeśmy przywykli. Tutaj trudniej jest nam ten umysł przestawić, ale kiedy szukamy Boga w czysty sposób, kiedy chcemy naprawdę poznać Boże serce, Bożą wolę, to będziemy mieli tą tendencję, by zostawiać swoje dawne poglądy po to, żeby przyjąć Boży sposób myślenia. Ale to się dzieje jako proces, czasami latami, czasami dziesiątkami lat. Panie Boże, my chcemy być tymi, którzy słuchają Ciebie, którzy są Tobie posłuszni. Nie takimi ludźmi, którzy tylko słyszą Twój głos. Nie takimi, którzy przyszli się przypatrzeć temu, co Ty mówisz i robisz, tylko takimi, którzy chcą Cię naśladować, którzy przyszli po to, żeby zmienić swoje życie. I dzisiaj jest dzień, kiedy chcemy słuchać i być posłusznymi. Chcemy uznawać to, co jest ważne, dla Ciebie, co Ty podkreślasz jako najważniejsze dla życia człowieka. I pragniemy dopuścić Ciebie do swojego życia, do swojego serca tak, żebyś mógł nas przemieniać, żeby te owoce ducha było widać w nas, by przemienione życie było świadectwem tego, że Ty jesteś, że Ty istniejesz i że Ty działasz w naszym życiu, że Ty prawdziwie się objawiasz przez to, co robimy i mówimy. Nie chcemy być tymi, którzy tylko się przypatrują, przesłuchują, ale tymi, którzy prawdziwie idą za Tobą i są podobni do Ciebie, chcą Ciebie naśladować, chcą po prostu chodzić w mocy ducha. Modlimy się o to dzisiaj w imieniu Jezusa. Amen. Kochani, dziękuję Wam bardzo za ten poranek. Dziękuję za to, że otwieracie ze mną codziennie Biblię. Zapraszam Was już jutro w poniedziałek do kolejnej porcji Bożego Słowa. Rozejrzyjcie się trochę po moim kanale. Poszukajcie różnych playlist. Mam tam playlisty dotyczące modlitwy. Mam playlistę z webinarami, które kiedyś prowadziłam na różne ciekawe tematy. Mam playlistę, która się nazywa Popraw Koronę o poczuciu wartości. Co prawda jest to seria tylko dla kobiet. Bardzo ją polecam również mężczyznom. Tak więc dużo różnych fajnych serii nagrałam w przeszłości. Może niektórzy z Was jeszcze nie sięgnęli do tych materiałów. Tutaj w opisie tego filmu znajdziecie te różne playlisty. Poszukajcie, słuchajcie, oglądajcie, przemieniajcie swoje serca. I do zobaczenia jutro. Pa, pa, pa.